Piotrze, podpisałem umowę deweloperską, chciałbym od niej odstąpić. Czy mogę to zrobić tak po prostu, czy są jakieś wytyczne? Wiesz, po pierwsze gratulacje, że podpisałeś umowę deweloperską. Niekiedy ludzie odstępują przed podpisaniem, bo boją się różnych niezbyt przyjemnych klauzul. Natomiast to źle, że odstępują, znaczy, że odstępują od zamiaru podpisania umowy deweloperskiej, tak? Dobrze, że podpisują, bo nasza firma jest od tego, żeby ich zabezpieczyć przed podpisaniem bezpiecznej. Natomiast załóżmy rzeczywiście, że nie korzystali z naszej firmy, nie przeanalizowali umowy deweloperskiej, podpisali umowę deweloperską, ty podpisałeś umowę deweloperską i chcesz od takiej umowy odstąpić. No i pierwsza informacja dla ciebie dosyć ważna jest taka, że co do zasady nie ma czegoś takiego jak umowne prawo do odstąpienia. Czyli ty nie możesz tak po prostu sobie od umowy deweloperskiej odstąpić, powiedzieć deweloperowi, deweloperze, oddaj mi teraz wszystko, co ci zapłaciłem, nie mam pieniędzy na dalsze raty, tak? No bo to będzie najczęściej twój powód. Czyli nie jestem w najlepszym położeniu. No nie jesteś. Jesteś, mówiąc kolokwialnie, albo nie powiemy, gdzie jesteś, ale wszyscy się powinno domyślają, gdzie jesteś, tak? Natomiast nie jesteś takiej zupełnej i tutaj z cztery kropki. Bo zwykle tak jest, że no, ty możesz od umowy odstąpić w tym sensie, że nikt ci nie każe jakby spłacać do końca twoich dni mieszkania, tak? Jeśli załóżmy kupiłeś mieszkanie za 500 tysięcy, płaciłeś, nie wiem, pierwszą ratę w wysokości 25 tysięcy i mówisz deweloperowi nagle, że nie masz pieniędzy na kolejne raty, no to deweloper nie będzie raczej cię zmuszał, żebyś płacił mu całe 475 tysięcy, choć w teorii by mógł, nie? To znaczy w teorii, jeśli ty nie masz umowy żadnego tak zwanego umownego prawa do odstąpienia, a tego najczęściej w umowie nie będzie, no to deweloper czysto w teorii może na przykład, nie wiem, pójść z tobą do komornika, jeśli ty masz inne mieszkanie, to wręcz i sprzedać to mieszkanie na egzekucji komorniczej i po prostu wyegzekwować od ciebie te pozostałe 475. Natomiast najczęściej będzie tak, że w umowie będzie jakaś kara umowna dla ciebie w sytuacji, kiedy deweloper odstąpi od umowy z powodu niepłacenia przez ciebie rat, nie? Czyli na przykład, no właśnie zapłaciłeś tu 25 tysięcy, kolejną ratę masz w wysokości 50 do jakiegoś tam, nie wiem, 31 listopada, mówisz deweloperowi, no bardzo mi przykro, ja nie mam teraz pieniędzy, czy ja mogę odstąpić? Deweloper ci powie, no bardzo proszę, no proszę nie zapłacić raty w terminie, to nawet pan nie musi odstępować, ja odstąpię, ale tutaj surprise, surprise, jest kara umowna na nabywcę za to, że nie był w stanie płacić rat i że za to, że deweloper odstępuje od umowy z powodu opóźnień i ta kara najczęściej wynosi od 5 do 10%, nie? No właśnie, jakie są koszty odstąpienia od takiej umowy? No wiesz, no zwykle jest właśnie ta kara umowna, nie? I teraz kara umowna może się różnie nazywać. To może być zapisane, że to jest kara umowna, to może być zapisane, że na przykład to jest zadatek, tak? Bo często pierwsza rata płacona przez nabywcę nazywa się po prostu zadatkiem. Natomiast w praktyce już tak ekonomicznie, to tak jak powiedziałem, między 5 a 10% to jest taki standard, więc zwykle jest tak, że ta pierwsza rata, bo pierwsza rata też rzadko przekracza 5 i 10%, nie? Więc zwykle jest tak, że ta pierwsza rata w dużej mierze przepadnie praktycznie cała albo w ogóle cała, nie? Czyli generalnie, jeżeli mamy zapis w umowie, że ta rata jest większa niż 5-10%, powinna nam się zapalić jakaś lampka ostrzegawcza. Wiesz co, bardziej nam się zapali lampka, powinna zapalić lampka ostrzegawcza, jeśli zobaczymy, że kara umowna za odstąpienie przewyższa 5-10%, bo w teorii możesz zapłacić ratę w wysokości 20%, no wiesz, to jest raczej powyżej norm rynkowych, bo zwykle pierwsza rata nie jest tak wysoka, natomiast samo to jeszcze nie znaczy, że ta kara umowna będzie w wysokości 20%, nie? Ta kara może być mniejsza. Ważne, żebyś pamiętał, że mało który deweloper w Polsce zgodzi się na wpisanie do umowy czegoś takiego, że ty możesz odstąpić od umowy w każdej chwili i żądać zwrotu wszystkiego, co płaciłeś. To jest raczej nieosiągalne, nikt się na coś takiego nie zgodzi. Na co się ewentualnie może deweloper zgodzić, to taka klauzula, która ci daje prawo do odstąpienia w jakimś tam terminie od podpisania umowy deweloperskiej, ale tylko w tym konkretnym terminie, tak? Czyli tylko przez jakieś 3 miesiące na przykład od podpisania umowy i tylko w sytuacji, kiedy czegoś ty nie zrobisz, czego no najczęściej, jeśli nie dostaniesz kredytu, nie? Więc to, co jest ewentualnie do wynegocjowania, to taka klauzula, że jeśli jeszcze nie dostałeś kredytu na mieszkanie, planujesz zakupić na kredyt, no to deweloper ci na przykład da możliwość odstąpienia od umowy za darmo przez 3 miesiące, jeśli ty mu pokażesz, nie wiem, decyzję, negatywną decyzję kredytową przynajmniej z 3 banków, nie? I wtedy, jeśli na przykład nie dostałeś tego kredytu, pokażesz negatywną decyzję kredytową z 3 banków, wyślesz deweloperowi, nie wiem, za zwrotem, potwierdzeniem odbioru tę decyzję, to rzeczywiście możesz powiedzieć, no dobra, to w takim razie ja nie dostałem kredytu, odstępuję, drogi deweloperze, oddaj mi to, co już ci wpłaciłem. Jeśli będziesz miał taką klauzulę w umowie, bo to musisz oczywiście sobie wynegocjować. Czyli rozumiem, że najlepiej wynegocjować to na etapie podpisywania umowy, żeby spojrzał na tą umowę jakiś prawnik, tak? No koniecznie, no bo wiadomo, że no, sam deweloper ci, nawet jeśli deweloper by się w teorii zgodził na taką klauzulę, no to sam ci raczej jej nie zaproponuje, nie? To musisz zerknąć na projekt i ewentualnie go o to poprosić.
Natomiast to jest raczej do zrobienia, tak? Jeśli kupujesz na kredyt, to raczej będziesz mógł wynegocjować sobie klauzulę, że możesz odstąpić przy nieotrzymaniu kredytu w jakimś terminie. Natomiast jeśli po prostu minęły roki, ty mówisz, że nie chcesz już dalej płacić, no to liczy się z tym, że coś ten deweloper potrąci i raczej sobie zapisu umownego nie wynegocjujesz, żebyś mógł w takiej sytuacji odstąpić za darmo. Jasne, dziękuję Ci, Piotrze, za pomoc. Ależ proszę.